dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu pokazać program, który sprzyda nam się do przekonwertowania formatu RAW na format JPG. Zapraszam do oglądania. Uruchamiamy sobie przeglądarkę internetową. W adres wyszukiwania wpisujemy sobie RAW TRAP. Następnie wchodzimy sobie w drugi link, tak jak tutaj pokazuję. Klikamy i po prawej stronie ekranu klikamy link do programu, ten zielony przycisk. Otworzy nam się taka sekcja i wybieramy tutaj plik, tak jak Państwo tutaj widzą. Otóż ja już mam pobrany, więc nie będę pobierał drugi raz. Tam trzeba przejść przez etap konfiguracji tego programu przy pobieraniu. Tutaj przykładowo otwórzmy sobie jakieś zdjęcie w formacie RAW tym programem. Klikamy prawy i klikamy Open RAW. Ukaże nam się menu tego programu, tak jak tutaj widać. Po prawej stronie programu, tak jak tutaj pokazuję, można sobie podrasowywać zdjęcie. Wszelakiego rodzaju tutaj suwaki, opcje. Można wyostrzać, kontrast powiększać. Po prostu post-processing zdjęcia można robić. Ale żeby zapisać zdjęcie w formacie JPG, należy w lewym dolnym rogu, tak jak tutaj pokazuję, kliknąć taki znaczek Save. Klikamy na niego i ukaże nam się takie pole wyboru. U góry nazywamy sobie, jak chcemy nazwać plik do zapisu. Tutaj wybieramy, na dole można wybrać sobie format zapisu. W moim przypadku to będzie JPG. Teraz wybieramy sobie miejsce zapisu. I tutaj jeszcze raz pokazuję, że można wybrać sobie format. I klikamy OK. Tutaj nam pokazuje, co się dzieje ze zdjęciem. Pisze gotowe, więc zostało zrobione. Wychodzimy sobie, w moim przypadku, na pulpit. I wchodzimy, czy otworzy się. Otworzyło się. Format zdjęcia teraz pokażę, że jest to JPG. Tak jak tutaj widać, jest to format JPG, czyli przekonwertował z formatu RAW na JPG. Tutaj dla potwierdzenia też jeszcze pokażę w szczegółach zdjęcia format JPG. Dziękuję za oglądnięcie. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostaw subskrypcję i lajka pod odcinkiem. Cześć! Thank you.